Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, tym razem wojownik i dzisiaj pokażę wam, co na tym wojowniku ciekawego się podziało od ostatniego odcinka. Co prawda niewiele się tutaj zmieniło, nie oszukujmy się. Na razie czekamy sobie na epicki event i tutaj kilka innych rzeczy, no ale zanim do tego przejdziemy, to wszystko wam tutaj opowiem. Na wstępie jednak kilka nowości, kilka nowości, które jakby wejdą zapewne jakoś w niedługim czasie do gry. Tak naprawdę są to trzy nowości, z tego jedna, jedna z nich to jest nowy serwer międzynarodowy, który wychodzi w ten piątek w 43. Już tam co prawda jeszcze nie ma oficjalnej informacji, natomiast już jest strona i na tej stronie już jest jakby odliczanie w 43.syfygame.net. Tam już sobie możecie wejść i to odliczanie będzie. Więc jakby no nowy serwer wystartuje po około tam 5 tygodniach od ostatniego. Także no jakby regularność jest taka jak była mniej więcej. Druga sprawa jest to jakiś tam balans z Znowu menadżera Areny, czyli tutaj tych, y, tych runek naszych kochanych. Y, nie wiem jak to y, co, bo te balanse są tak jakby co chwilę, więc nie wiem czy to jakby y, pójdzie na plus, że będzie się to szybciej zdobywać, czy na minus, że wolniej. Y, to oczywiście zobaczymy sobie jak to wejdzie, natomiast no coś takiego ma, ma wejść i według tam administracji niemieckiej jest to już podobno ostatni balans, więc y, no zobaczymy, bo, bo jednak tak jak mówię no, tych balansy, balansów było y, dosyć dużo. I ostatnia rzecz, tak naprawdę najciekawsza y, z tych wszystkich jest nowy, y, będzie nowy, nowy, nowi przeciwnicy w lochu tutaj youtuberów, czyli w tym y, karuzela z idolami, podejrzewam, że po prostu ją powiększą do 20 przeciwników zamiast y, do 10 tak jak jest teraz, y, bo niektórzy mówią, że być może w świetle zrobią taki ten loch i na przykład ci przeciwnicy będą prości, y, ale wątpię, raczej, raczej nie mają już, y, znaczy ciężko mi tu będzie upchnąć, raczej większy sens dla mnie, nie ma to, że będzie po prostu dodane 10 nowych tutaj i zamiast 10 będzie 20. I jest nawet lista tych przeciwników tutaj, jakby wyciągnięta z. 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 z... Kodu gry, tam z tych plików, i tak dalej, ktoś się tym pobawił, ktoś to znalazł. I jest trzech, trzech Polaków, więc tutaj mam tą listę. Nie wiem, czy w takiej kolejności oni będą dodani, czy coś w tym stylu, no ale tak. Pierwszy z nich to jest Case Hor to jest taki youtuber niemiecki z tego co się orientuje. Kolejny to jest IPR, to nie wiem, kto to jest. To są wszyscy raczej youtuberzy, którzy mają tam po kilkaset minimum tysięcy subskrypcji, jak nie miliony, więc, więc jakby no głównie. Tacy są dodawani właśnie tutaj do tej karuzeli z idolami. Yy, yy, tak jak mówię, no drugi to jest IPR, yy, trzeci to jest Mandio, więc nasz polski youtuber, yy, czwarty to jest Boruciak, czyli Naruciak, yy, więc też nasz youtuber, yy, piąty to jest Fifko, czyli youtuber czeski, jego możemy kojarzyć, bo na W37 na przykład grał i tak dalej. Więc on też jest, bo on też tam ma yy, chyba z 200 tysięcy subskrypcji, coś takiego. Yy, kolejny to jest Sose, to nie wiem, nie znam go. Yy, jeszcze, jeszcze kolejny to jest zebo.pl, także, także yy, w ogóle ostatnio zebo dostał swój własny awatar, kto tam nie widział to może sobie wejść na S38, na polski serwer. Yy, możecie sobie wpisać zebo.pl, ja wam tutaj może wkleję jak nie zapomnę. Yy, I dostał właśnie swój awatar i strasznie fajny, strasznie mi się podoba. Także też, też, jakby od razu ten jego awator zostanie wykorzystany w lochu. Następny to jest DH Lucard, kolejny to jest Early Boy i ostatni to jest Skate 702. No, Early Boya kojarzę, skate kojarzę, tego DH Lucarda nie bardzo. No, więc tak to wygląda generalnie tak. Myślę, że pół z nich kojarzę i wiem jakie to będą awatary. Drugiej połowy zbytnio nie znam. No na pewno jakbym tam wpisał na YouTubie, to bym znalazł, ale mi się po prostu nie chce, nie chce, tego robić. No bo zobaczymy sobie jak już to będzie w tym właśnie lochu. No i tak jak mówię, no to była tylko kwestia czasu. Ja już od dawna jakby czekałem na to, kiedy, kiedy jakby ten loch powiększą, bo jednak dla nich to nie jest dużo roboty, biorąc pod uwagę, że nie muszę robić nowych grafik, tak jak to miało miejsce na przykład tutaj w tym przy piętrze w, w tych 10 nowych przeciwnikach to musiały być nowe grafiki, natomiast tutaj te awatary już oni po prostu mają gotowe, więc jakby no tylko wymyśleć yy, statystyki, jaka klasa i gotowe, więc nie jest to zbyt wiele pracy yy, także łatwo im po prostu takich przeciwników dodać yy, no raczej na żadnym koncie nie dojdę do tego 11 chociaż na Berserku yy, nawet nie wiem na którym tam jestem ale, ale jeszcze troszeczkę przede mną żeby zamknąć ten loch yy, także no będą to na pewno ciężcy przeciwnicy no, ale fajnie, że coś tam nowego jest dodawane. No i tak, tak naprawdę to tyle z nowości. Więc, więc chyba teraz już przejdziemy do normalnego odcinka. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zapomnę wam w montażu wstawić, żebyście mieli i tą listę tych przeciwników, i ten awatar tego zebo i tak dalej. Nieistotne, dobra, przechodzimy i mamy wojownika. Mamy naszego wojownika, na którym tak naprawdę no, codziennie coś tutaj się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Lochy, zbytnio już nie klikamy. Tutaj, jeżeli ostatnio sobie pokonaliśmy podłego, liczy Krupe, To jest szósty w. 13. Piętrze ten podły liczy krupa. Tutaj mu troszkę zbili nasi towarzysze. 65 milionów mu zostało. No i my go tutaj dokończyliśmy. Trochę się z nim pomęczyłem, nie ukrywam. No, ale w końcu on padł. Dał nam 300 milionów ekspa. Teraz mamy w tym 13. Piętrze maga. Tego maga raczej nie ubiję dopóki. Dopóki tego trenera na 15 nie wbije, tak mi się wydaje, no bo to jest jednak mak, to te krytyki mocne nam będą potrzebne. Także, no, tak jak mówię, no z nim może być ciężko, więc na razie go po prostu nie klikamy, tylko czekam aż tego trenera sobie na 15 wbije. Serce mi się już niedługo robi na 15, ekstraktora na razie nie ruszam, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Tych dusz mamy dosyć dużo ilość, także od razu sobie polecę w trenera na 15 i dopiero potem tego, ten ekstraktor dokończę po prostu na 15 poziom. Kolejna Sprawa w twierdzy. Postanowiłem zamiast tutaj twierdzy lecieć na kolejne poziomy, polecieć sobie kopalnie na 15. I potem dopiero twierdzę troszkę inaczej niż na S38. Ale dlaczego? No S38 tam już praktycznie się nic nie dzieje. Nie oszukujmy się, że tam w tej topce już generalnie ludzie tylko robią, robią trzy paski. I też to nie wszyscy. Niektórzy już tam mają nawet konta na bocie poustawiane, i, i po prostu ten bot za nich robi awanturniczość, te misje. Także to też i to są konta topowe, więc też śmieszna sprawa. No ale nieistotne, no tak jak mówię, no serwer już generalnie zwolnił i generalnie mało, mało co tam się dzieje, tak więc po prostu. Tam, jakby te gemy mocniejsze nie są mi tak bardzo potrzebne, więc sobie poleciałem w twierdzę. Chcę tą twierdzę tam szybko zrobić na 20 i, i, i potem już jakby dostawać pełną ilość surowcy za skarby lasu, za koło, za te kostki i sobie budować kopalnie. A tutaj no ten serwer idzie cały czas no, do przodu i cały czas się bardzo szybko rozbija. Tutaj nasi główni, nazwijmy to przeciwnicy, czyli Tracer i Pikachu, mają tą kopalnię już na dosyć wysokim poziomie, z tego co widziałem. Tracer tu ma te gemy tak po około. No, już widzicie, nawet ma 420, więc nie wiem co on musi mieć za kopalnię. Mogłbym to co prawda obliczyć, jest na to tam jakiś wzór, ale nie wiem. No, myślę, że 15 kopalnia mi tak da. No teraz dostałem chyba najmocniej, najmocniejszy 340. Czy 400 mi da? 15 kopalnia? Pewności nie mam, ale na pewno to będą mocniejsze gemy, więc po prostu sobie polecę do tej 15 i dopiero później będę leciał dalej twierdza. W tym czasie sobie będę te gemy po prostu podmieniał. Coś tam skipuje od czasu do czasu, jeżeli mam tam jakiś grzybów, ale generalnie to są raczej mniejsze ilości. No tutaj ludzie wydają naprawdę w dziesiątki tysięcy na te skipy. Twierdzy zresztą widać, bo już niektórzy mają nawet 20 salkę. Także no tutaj sporo musiało tych grzybów iść. Na no my tutaj raczej, jak nam tam z 500 grzybów kosztuje skip czy coś w tym stylu, to my dopiero to robimy. No ale jakoś to do przodu idzie. Także tak jak mówię, no obecnie jest plan kopalnie dobić do 15 i dopiero lecieć tą twierdzę do 20 poziomu. Yy, dlatego jest też zastój, dlatego też ja tutaj zbytnio nie klikam. Tornado też trochę poszło. Od ostatniego odcinka mamy 4,8 4... yy, Tak, dobrze 484. Yy, co prawda, mógłbym je dobić do 486 już na tym bloku stanąć. Yy, no ale zbytnio te dwa poziomy tornado. Nada mi dużo, mi za wiele nie dadzą, po prostu więc na razie tego nie robię. Natomiast jeżeli chodzi o darmówki, to klikam Esteros, bo ten Esteros jest powoli do zrobienia. Raz tam kliknąłem od niechcenia, zostało mi 515 milionów z 70 chyba, o ile dobrze pamiętam, więc, więc jakby no ten Esteros, tak jak mówię, jest do zrobienia. Tutaj na pewno, jakbym miał lepszego trenera w tamtej próbie, to już bym go pokonał. Więc no, wszystko w swoim czasie, tak planuję. Na razie, jakby takie wiecie, zwolnione tempo. Tylko Awka i tak dalej. Tutaj sobie dobiję tą kopalnię. Dzisiaj mamy wtorek dopiero. Ten, ten tydzień to jest weekend EXPA, kolejny to jest Epicki. Myślę, że do końca, właśnie przy jakby starcie tego weekendu epickiego, raczej już 15 kopalni będziemy mieli kilka gemów wymienionych. Oprócz tego myślę, że trenera chociaż, chociaż tutaj 14 będziemy mieli, więc no jakby weekend epicki się spoko zapowiada, bo wydaje mi się, że może tutaj z jedno, 13 piętro i może ten Esteros dwa poziomy, nam się uda pocisnąć, bo właśnie te GEMY nam pomogą i nowy ekwipunek, i tak dalej, i tak dalej. No a na razie na spokojnie, tak jak mówię, darmówkami coś tutaj bije, ale generalnie się skupiam na razie na aspektach związanych z twierdzą i z i właśnie z podziemiami i tutaj grzyby inwestuje powiedzmy, no oprócz tego standardowo, no codzienne czynności z pupilami tutaj jeżeli chodzi o jedzonka, no to szału nie ma, chociaż dzisiaj jeszcze nie robiłem misji, nie kręciłem kółkiem, to tutaj ziemi nie mam wcale nakarmiony, no jak widzicie do światła mi mam aż 27 jedzonek nie wiem skąd to się wzięło, ale się uzbierało, natomiast jesteśmy na czwartej pozycji jeżeli chodzi o pupile wbiliśmy chyba jako trzeci albo czwarty na serwerze 77 tych pupili tu już widzę, że ma ma siedemdziesiąt osiem. I jestem ciekaw. Aha, napisał, że wszystkie pety pokonał. Właśnie byłem ciekaw, czy on tutaj wbił sobie tym, je, tego jednoroga, po prostu. No, nam jeszcze tutaj jest 10 jedzonek i też będziemy mogli go ubić, więc, więc też, też nam się to uda, po prostu. No i co więcej, i chyba tyle, tak naprawdę. No, na tym wojowniku mówię, no, za wiele się nie zadziało. Tutaj, jeżeli chodzi o walki, to jeszcze ślizgogona chyba nie widzieliście, bo to było 30 lipca, to on też nam w miarę szybko padł, chyba dzięki temu tutaj wbiliśmy 340 level, dzięki właśnie temu, że go pokonaliśmy. No tu jakieś bloki, generalnie poszedł bardzo łatwo. Tam chyba z 5-10 grzybów na niego wydałem, nie, nie myślałem, że on padnie, a padł właśnie dosyć szybko. No i co? I tak jak mówię, no teraz obecnie taki jest plan. Tą kopalnię jak najszybciej do 15 się do, do Dowieść ją po prostu do 15 poziomu. Oprócz tego, tego trenerka chociaż z jednego do następnego epika podnieść, i, i będzie GID. I jakby będziemy mogli kolejne jakieś tam nochy pocisnąć. No, tutaj, jeżeli chodzi o, o topkę, no to jesteśmy cały czas tym trzecim wojownikiem. Tutaj jest Pikachu. Pikachu już w ogóle z tego co wiem, będzie miał 20. akademię. Przez to, że tam miał BANA chyba dwa dni, to chce to jakoś nadrobić tego Expa, którego stracił, i dlatego już to ma Kademię robi. Także no to już w ogóle nie jest mój poziom. Patrząc na jego Gemy, to on ma chyba już tutaj. Yy, chyba już ma tutaj 20 kopalnię, tak mi się wydaje. Zobaczcie, że on ma po 460 czarne gemy, yy, także, tak jak mówię, no raczej to jest 20 kopalnia. Ale mimo tego, że tak inwestuje, tyle grzybów i tak dalej, to Tracer i tak ma więcej ekspa od niego, mimo że nadal ma mniej Lochów zrobionych. Yy, więc, no, więc no Tracer ma po prostu tą przewagę, nie wiem skąd, znikąd, yy, ale ją ma. Także tutaj Pikachu będzie ciężko go dogonić. No ale na pewno ta inwestycja tam w jakiejś późniejszej fazie gry w tą twierdzę mu się zwróci, nie? Więc, więc jakby to jest jak najbardziej okej okay dla niego no ale zobaczymy jak to tutaj wszystko wyjdzie. Netratox też widziałem, że jest mocnym zawodnikiem na S21 sobie wszedłem z ciekawości, on tutaj ma postać i ma tam ponad 500 poziom wojownika, więc wygląda na to, że jest długo, długotrwałym graczem. Yy... Także też spoko, więc też na pewno tutaj będzie długo grał. No i tak, no mówię, no tutaj cały czas się coś dzieje, cały czas trzeba myśleć co tutaj zrobić, jak to rozwinąć i tak dalej, żeby jakoś, jakoś tutaj trzymać się poziom cały czas. Nie to co na polskim serwerze, na którym już właśnie tak jak mówię, no mało co się dzieje. Dobra i to by było tak naprawdę chyba na tyle, tak mi się wydaje. Raczej już tutaj wszystko co chciałem to wam pokazałem. No z tego wojownika co? Tak jak mówię, no do Weekendu Epickiego raczej za wiele się nie będzie działo, w Epic tutaj sobie spróbujemy więcej podziałać. Yy... I chyba tyle. Tak się zastanawiam czy coś tutaj jeszcze. Wam pokazać czy też nie. No, ale tak jak mówię, no, no raczej to by było na tyle. Yy, głównie odcinek powstał po to, żeby mam o tych nowościach powiedzieć. Przy okazji, wam pokazałem, co tutaj na tym wojowniku się yy, podziało. Jeszcze ciekawostka. Mam tutaj, yy, straciłem ostatnio broń, yy, którą miałem ulepszoną razy 8. To już jakiś czas temu, ale wam o tym nie mówiłem. Yy, straciłem ją, bo yy, stwierdziłem, że yy, wymaksuję sobie, co mogę. I zanim rozmontowałem tą broń, to ją wrzuciłem do kibla, więc mówię, że nie będę musiał szukać w ten dzień pika. No a potem nagle mi się magicznie przypomniało, że broń z kibla Yy, przecież nie oddaje nam surowcy, więc, jakby ulepszenie, ulepszono przedmiot razy 8, yy, jakby te surowce yy, poszły, yy, znikły i już ich nie mam yy, tutaj. Na przykład, taki jak Timel ma raczej generalnie yy, wszystko ulepszone z tego co widzę razy 7, a przynajmniej większość. Yy, no i na przykład na tym też zyskuję tam troszkę więcej statystyk, bo yy, bo my mamy tutaj raczej większość razy 5. Tu widzę, że coś razy 6, ale już generalnie tego nie ruszam, bo już yy, mówię, no półtora tygodnia do epika została. Yy, zostało to już tam następne itemki sobie jakby ulepsze. No ale jednak broni razy 8 ulepszona, jednak tych surowcy trochę by nam oddała, więc troszkę w plecy jesteśmy, no ale to robiłem jakoś chyba o 5 rano, więc nie pomyślałem i klikłem. Trudno, mój błąd. Dobra, to by było na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję wam za uwagę, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, lecimy po 6000, już nam bardzo malutko brakuje Oprócz tego co wbijajcie na Discorda dla widzów przy komentarzu lub w opisie filmu Dziękuję raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się i Cześć.